Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, oto i po trochę, mogę powiedzieć, długiej przerwie, ponownie Elden Ring. I tak, samym wstępu powiem wam tyle, że wszystkie bronie, które zdobyliśmy w DLC-ku tutaj teraz, prawdopodobnie lepszym już to plus 12. I tak, potestowałem sobie trochę sztylecik. Nie działa najlepiej. Przynajmniej nie działał do tej pory. Czy będzie działał lepiej później? Dzisiaj zobaczę. Ogólnie wam zaraz może go pokażę. Zrobiłem właśnie też te zakrzywione ostrze, które, co ciekawe, po angielsku nazywa się backhand blade, czyli tylnoręczne ostrze. Tak się w ogóle też nazywa ta kategoria broni. Wielką katanę też sobie tutaj polepszałem i tak dalej. I jeszcze jest jedna rzecz, o której muszę wam powiedzieć. Będąc tutaj, ogólnie sobie trochę chodząc i głównie chodząc, jak zobaczymy walkę tych tem przed nami, zaraz pokażę, których wrogów, zdobyłem jeszcze jedną broń, tylko scrolluję po raz kolejny i nie mogę jej znaleźć. O, to! Widły demona krwi. Więc tak, one wpadają z jednego typu wrogów. I tak jak widzicie, też trochę przybrałem ogólnie. Dużej różnicy w obronach to nie ma, a stwierdzimy, że dużo lepiej wyglądamy. Więc tak, idziemy, zaraz pokażę, o co chodzi. I no, dzisiejszy epizod będzie taki trochę luźniejszy. Będziemy właśnie jeździć, zwiedzać, może pójdziemy gdzieś dalej. I właśnie to są demony krwi. I właśnie z tego z nich tutaj to wypadło. Więc no... Na wstępie tylko przetestujemy sobie jeszcze te właśnie zakrzywione ostrza. Dwie ręce z czarnym płomieniem i zobaczcie, jakie to pięknie działa. Nawet jeszcze ten płomień nawet niezłe, dobre obrażenie to robi. I tak. Eliminujemy ich sobie czambnie. I przy okazji tak, piękny ruch. I silnym czasem go wykończymy. No. Uwielbiam tę broń. Czy będziemy używać jej więcej, czy nie? Jeszcze się przekonamy. Ale na pewno, i tu nie ma wątpliwości, dzisiejszy epizod będzie z użyciem tej broni, chociaż częściowo. I no. Drugą rzeczą, którą musiałem pokazać, właśnie nożyki. Nie wiem, czy mieliśmy okazję je zobaczyć ostatnio. Ale widzicie te obrażenia zabójcze. A to jest taki czar, więc no, największe obrażenia to na razie nie zadają. Może, jeśli bym był w stanie nałożyć na nich jakiś efekt ognisty, lodowy, czy krawiący, czy cokolwiek, po prostu okazałoby się lepsze. Na razie, no, nie biją najwięcej. Dlatego też jedyny sposób, żeby bić nim na razie obrażenia, to używać właśnie tutaj tego Ash of War. Tylko trzeba trafić. Widzicie, teraz nawet fajne. Z silnych ataków często nie ma co korzystać, bo nie trafiają. I tak, właśnie tak sobie rzucam tymi rzutkami, świetna broń. Najwyższego zasięgu może nie ma, ale no, jest. I teraz tak, bierzemy dwa ostrza i chwilowo wracamy do ziem pomiędzy, zwykłej planszy i tak dalej. Konkretnie mówię do rzeki Siofra. Jak widzicie, dużo tutaj nie poeksplorowałem, nie porobiłem, nawet lejenia nie biłem. A dlaczego tutaj wracamy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Chcę zdobyć jeden talisman, który w sumie można nieźle ułatwić robotę, życie i tak dalej. No a jest on za rzeką Siofra. Bo tak trochę sobie po prostu to poprzypominałem. I tak. Okazuje się, że jeśli chodzi o kwestię udźwigu, mogliśmy sobie dużo lepiej radzić już od jakiegoś czasu, a jestem tyle tępy, głupi, że nie pomyślałem o tym. Więc tak. Chciałem, w sumie nie pomyślałem, nie pamiętałem. Powiem to, jak wszedł między odcinkami właśnie. Jak był taki jeden dzień, gdzie dostałem mocnego ataku migreny, dla tych, którzy nie wiedzą, tak, jestem migrenowcem, więc często jeśli jakiś odcinek nie ma dnia, chciałem powiedzieć, a tak, w jakiś dzień nie ma odcinka, może nie tyle, co nie, 100% pewność, ale mieć jakieś, powiedziałbym, 70% na to, że to z powodu migreny zbyt mocniej, żeby siąść do czegokolwiek. No i tak właśnie, podczas tego dnia, kiedy ostatnio odcinka nie było, jak miałem właśnie mocny atak migreny, to nie, leżałem w łóżku z maską na oczy dosłownie, to przypomniałem sobie o tym czymś. Nie wiem, czy chwilowe milczenie, ale tak, musiałem wyciszyć mikrofona, bo mi przyszli tutaj powiedzieć parę ważnych spraw. Zobaczymy tutaj żuczka, to teraz skubiemy. I tak, nie będę tutaj tego zwiedzał, eksplorował, zajmował się niczym. Ja chcę tylko tutaj dojechać do końca. Zdobędziemy, najprościej mówiąc, najlepszy talizman z gry, jeśli chodzi o kwestie udźwigowe. Nie wiem, jak mógłbym zapomnieć, no ale tak, właśnie, okazuje się, że podczas tego dnia z migrenami, kiedy leżałem, próbowałem odpocząć jakkolwiek, żeby ten ból głowy odpuścił, to podobne, to przypomniałem sobie o istnieniu tego miejsca i tego talismana, więc tak. Wiem, że dostaję z tych strzał. Spokojnie, nie przejmuje mnie to i
nie przejmuję mi to. I tak się tym nie przejmuję po prostu. Będzie dobrze. Tylko muszę tutaj dojechać do miejsca łaski, żeby było po prostu na przyszłość. Po czym idziemy w górę i dostaniemy się tam, gdzie chcę. Tak, za dużo może o tym mówić nie będę, bo tak wszystko sami zobaczycie, zrozumiecie. Ale tak, na razie miejsce łaski i no. A jeśli ktoś jeszcze będzie zastanawiać w sumie, jaki teraz mamy tutaj set ubrany czy coś, to jest to set strażników drzew, jeśli chodzi o szatę. Karwasze. Natomiast na golniki wziąłem, że ubierzemy smera, gdyż jakoś tak pasowały wyglądowo do tego. W sumie większość takich klasycznych jakby spodni z butami pasuje. I mam niby buty tego setnika drzew, ale dałem one sandały z gołą stopką i nie chciałem takich. Tak czy inaczej, płacimy tutaj dwa kamienne klucze i możemy wyjechać. Tak, właśnie to jest to, co spowodowało, że ostatnio tutaj nie zaglądałem, to że trzeba było zapłacić dwa kamienne klucze. Ale teraz mam ich na dostatku, na wystarczająco dużej ilości i tak dalej, żeby móc sobie to spokojnie ogarnąć, więc nie ma co się przejmować. I tak wielki run moga. Nie pamiętam w ogóle nigdzie go użyć, więc trudno. Tak, rozpieczętowuję portal jednego znika po użyciu, możemy kolejny portal otworzyć w czterech dzwonnicach. Nie wiem, który. Prawdopodobnie się tepnę i tam byle który otworzę. Jeszcze w tym epizodzie z nim wrócimy. Ale tak. O, nie pamiętam, że to jest jeszcze miejsce łaski. Ale dobra, mniejsza z tym. Jesteśmy w Kelic, jak widzicie. Zaraz nawet pokażę wam ludzie konkretnie. Żebyście byli świadomi, proszę. Tutaj, w takim jakby wąwozie, tunel w głębieniu, jak zwał, tak zwał. I prawda jest taka, że jest to miejsce, w którym za dużo czy to ciekawych, czy nudnych rzeczy nie ma. Tak naprawdę jest tutaj tylko jedna rzecz. Poza kilkoma przeciwnikami, których nie lubię. A, nie pamiętam, że to był taki spadek. Chyba coś zepsułem już. Okej, pojechałem tu gdzieś źle i zepsułem. Jestem teraz tak świadom. Ale doprowadziło mnie to do czegoś innego. Kamienia Kowalskiego 5 ponurego. I do takiego oponenta. Może to być głupie, ale chcę spróbować się z tym zawalczyć. Zobaczcie, jak się to pokonuje, to coś ciekawego może można z tego dostać. To może jakaś korona, czy cokolwiek? Czy to po prostu stało tutaj, bo stało? Okej, stało, bo stało. Przy okazji, też tak w ogóle to wow. Jak ja mogłem tak zlamić i nie pamiętać, że jednak da się pojechać w dwie strony. Tam, gdzie był ten niedźwiedź, to jest błędna trasa, prawdopodobnie jest tutaj, wzdłuż tego. Ale jak ja mogłem tak zlamić? Naprawdę, nie mam pojęcia. A, i właśnie przypomniałem sobie jeszcze o jednej rzeczy, że będziemy musieli pojechać do jednego z kupców i kupić od niego lampkę, żeby mieć oświetlenie non-stop. Skojarzyłem, że są lampki. Przy czym wiedziałem o nich, nawet widziałem je w repertuarze przecież handlarzy. A zlamiłem, że nie kupiłem, nie używałem, bo te. Jak się robi serię, to jest idealne. Idź ciągle. No i... Oj. Wypadałoby przynajmniej się jeszcze pozbyć tych tutaj, zanim pójdziemy dalej, więc no, będziemy próbować. Jeśli po prostu ich nie wyeliminujemy, to będą przeszkadzać nam w zdobyciu tego talismana. Tak, mówię talismana, choć talizman chyba jest prawdopodobnie talisman. Tak czy inaczej, pobijmy go trochę. O, przewrócił się nawet. Dobrze. Nie, żeby to miało znaczenie, czy przywrócił, czy nie, ale i tak dobrze. 1700 runów, nawet nie najgorzej. Nie, żebym jednak ich potrzebował, bo widzicie, mam trochę. I oczywiście nie pamiętam, skąd je mam, czemu je mam. Mogę tylko obiecać, że nie farmiłem. Może przez przypadek je zbierałem, jak się bawiłem właśnie nowymi brońmi trochę. Bo musiałem je bardziej zobaczyć, no nie ukrywam. Ale tak. Tutaj nasz kolega ma ochronę na stopach, jak widzicie. Nie płoną mu stopki tak ładnie jak tamtemu. Ale nie zmienia to faktu, że i tak go szybko wyeliminujemy. Tak. Szybciej. Szybciej, gro. Pozwól mi go wyeliminować czym prędzej, bo bez tego po prostu czuję, że będzie ciężko. Nasza równowaga nie jest najwyższa, jak widzicie, bo byle co nas wytrąca. Ale spokojnie, nie będzie to żadną przeszkodą. No i oto jesteśmy. Oto jesteśmy. W
chciałem. Miejscu, gdzie stoi wielki swój. Krzyżowanymi rączkami. Ten swój jest właśnie źródłem naszego talizmana. Więc... cześć swój. Cześć tam mruczy. I streszczę znak przyzwania rycerza wielkiego naczynia, czy wielkiego swoje. I to jest właśnie co. Mamy trzy teraz znaki. Musimy wszystkie trzy pokonać. Gdzie macie tu rycerza wielkiego naczynia, kolejnego rycerza wielkiego naczynia oraz, kto by się spodziewał, jeszcze innego rycerza wielkiego naczynia. I tak, nie pamiętam, czy są to ci sami, z którymi walczyłem ostatnio. Są to coś inni. Ale kwestia jest taka, że tutaj właśnie trzeba pokonać trzech takich rycerzy wielkiego naczynia, żeby dostać od niego lepszą wersję talismana związanego z udźwignią. I jak mówię, aha, tak się będziesz bawić. Ciekawe, że go nie mogę wytrącić z uwagi, on mnie wszystkim wytrąca. Ale tak, ogólnie jeśli ich pokonamy, to dostaniemy dosłownie najprężniejszą wersję talismanów pod udźwig. Ciekawe, że naprawdę, że tutaj jest w stanie mnie wytrącać cały czas, byle swoim dźwignięciem. To jest zastanawiające, bo nie wydawało mi się, że to masz takie dobre przebicie równowagi. I też nie ukrywam, prawdopodobnie najtrudniejszego sobie wybrałem na początek z tych trzech, bo tamci wydawali się być po prostu wojakami, a ten ma tutaj kostium, jak widać. No przepraszam bardzo, ale to już nie jest śmieszne, że ty... Okej, wiem co to jest. Jest to chyba czar, który też, z którym też zaczyna więzień, więc tak. Super. I pewnie zaraz zginę, jak na złość. Nie ogień, daj mi siłę! Nie, ja chciałem czarny płomień rzucić. Oczywiście, że umie unikać, bo jakby inaczej. Każdy mój oponent musi umieć unikać. No, jak mówimy, zginę. Bo jakby inaczej, muszę po prostu lamić ginąć. Nie, dobra. W tym wypadku pewnie się przebiorę z powrotem w moje normalne ubranie, zanim będziemy dalej iść tutaj. Ale no, jak pokonamy ich trzech, to dostaniemy to wszystko, więc... ja się tu będę męczył, żeby ich pokonać i spotkam się za chwilę, jak będę dalej z nimi walczył. Okej, to tutaj jestem, odziany znowu w takie cięższe rzeczy. I no niestety musimy całą tą trójkę pokonać, więc tym razem spróbujmy szczęścia z innym. Mam na szczęście nadal średnią ciężkość, więc powinienem dać radę. Tak, mam złotą przysięgę, tym razem naelektryzuję swoje ostrza tylne. I zobaczymy, jak z nim nam pójdzie. Poza tym, że on ma dosyć dobre bloki, z tego co widzę. Ma jakieś święcone uderzenia z tarczy. Znaczy, z tarczy, ze swojej maczugi. Okej. Więc tak... no, pojedynek tym razem jest ciekawszy, muszę przyznać. Dobra. Tak się bawisz? Dobra. Uhu. Okej, tego uderzenia są trochę zabójcze, muszę przyznać. I tak, defensywnie jestem najlepiej, muszę przyznać. Ale jeśli chodzi o aspekt ofensywy, to tym razem to jest dużo piękniej. Dobra. Muszę tylko się nauczyć lepiej zarządzać wytrzymałością, bo osobiście muszę przyznać, że nie patrzę na ten pasek w ogóle, przez co często tutaj giną. Pewnie? Czy dostawał obrażenia? Ale tak, i ogólnie też pomyślałem, że jeśli będziemy mieć runy na poziom, a na szczęście mamy, to chyba będę musiał wytrzymałość, będziemy dostawać definitywnie. Ale tak, pokonany, tutaj jest on. Ja chcę. Weźmy więc takiego tutaj pomiędzy, który ma... Ej, ten się chyba zmienił. Jest trochę podobny, ale wydawało mi się, że ostatnio nie miał jakby tego tarczki i czegoś ale rapier, tylko miał raczej dwa ostrza. I dobra, tym razem spróbujemy z krwawieniem.
Może to się okaże dobrym wyborem, może nie. Nie mnie oceniać. Ale na pewno tak, musimy trzymać ofensywę, bo w defensywie tymi ostrzami jest ciężko. Ale póki to ja nakładam tempo, to powinienem bez problemu wygrać. No, bez problemu wygraliśmy. Oczywiście krwawienie trochę pomogło, ale jej, tak, zwycięstwo. I niestety teraz zostaje najgorsza rzecz. W takim wypadku przezywamy i spróbujemy ponownie z tym, co tu mamy. I jako, żeby dobił ogniście i fizycznie, to ogień daje mi siłę. Po czym odnawiamy chwały płomień. I rozpoczynamy walkę. Dobra, pierwsze krwawienie wbite, fajnie. Oczywiście jestem już prawie martwy, bo jakby inaczej. Odpowiedź na obrażenie magiczne musi być dosyć niewielka. A najgorsze jest to, że nie mam jeszcze talizmanu smoka antymagicznego, o ile istnieje taki. No! Najgorsze jest to, że będą się powtarzać wszystkie walki. Wiecie co, może weźmiemy go znowu, tym razem na pierwszy ogień. Ale jak widzicie, jesteśmy w stanie to wygrać. Więc spotkamy się za chwilę. Okej. Wpadłem na bardzo głupiego pomysła. Otóż tak jak... Zobaczmy, jak sobie poradzi przeciwko perfumom. Ewentualnie się nie uda się z perfumami, to potem katanę wezmę. Ale póki co... te. To zobaczcie, jak poradzą sobie przeciwko perfumom, więc no. Nie pobawimy. Ja wiem, to będzie głupota, ale... nie, żebym się szczególnie tym przejmował. To ogień, dawaj siłę. I zobaczymy, jak będzie. Bo tak, wiem, że perfumy ogólnie są najlepszą bronią. Tak po prostu. I wow, strasznie dużo otrzymuję obrażeń, nie wiadomo skąd. W sensie, wcześniej też dużo dostawałem, ale nie aż tyle chyba. No, okej, okay. Fajnie jest. Można się fajnie bawić tymi perfumami. Muszę być ostrożniejszy trochę. I zapomniałem też o jednym zaklęciu, które by mi się przydało, ale... powiedzmy, że tak, jednoręcznym perfumem, nawet dwuręcznie mógłbym się bawić. Tylko, że zginęłem przez mam głupotę. Ale okej, okay. Zaraz się spotkam ponownie. Muszę pamiętać tylko, że perfum jest trochę wolniejszy niż myślałem i spróbujemy znowu nim ubić teraz wrogów. Okej, okay. Powiem wam tak, pierwsza sprawa, podobnie zrobić jeszcze spodni. Tutaj, okej, okay, na to. Ale no, wracając. Pierwsza sprawa, gra tutaj perfumami nie ma sensu na razie jeszcze. Mam słabe statystyki, żeby one dobrze biły i są możliwe, że też za mało ulepszone. A druga, tym razem chciałbym spróbować wielkiej katany. Jeśli się znowu nie uda, to trudno. Odpuszczę i tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu wróciłem do tego ubrania, tak, estetycznie mi się bardziej podoba, nie będę ukrywał, a jeśli chodzi o kwestie, powiedzmy, obrony, na tle jest niewielka różnica między jednym a drugim, że no, stwierdziłem, że nie ma sensu. Zresztą się męczyć z tym, z lepszym pancerzem, skoro i tak rezultaty będą bardzo podobne, jeśli chodzi o otrzymywane obrażenia. Mhm, bardzo podobne. A w tej szacie przynajmniej mogę bezproblemowo sobie powiedzieć, że i estetyka jest fajna. Mimo tam ten pancerz też nie jest zły, ale no, i estetycznie po prostu jest świetnie. Jeśli chodzi o obronę, nie jest najgorzej. Natomiast jeśli chodzi o wielką katanę, muszę powiedzieć, że moveset jest dosyć powolny, co nie jest może idealnie w moim stylu. I tak, znowu zginęłem, jak widzicie. Okej, mam tego dosyć. Wrócę do tych ostrzy, które na początku odcinka używałem i... a może nawet pazurów, znowu. Ale tak, i ogólnie mówiąc, wykończymy ich tutaj szybko. Dobra, nawet wezmę pazury, co mi szkodzi. Wykończymy ich szybko. Bezboleśnie. Albo i bardzo boleśnie. I tak, jak już będzie to za nami, to pójdziemy z powrotem do dodatka. Już z możliwością noszenia cięższych jak punktów naraz, nie przejmując się niczym. Okej. Okay. Wziąłem moje piękne szpony. Ubiłem te golemy, muszę przyznać. Nie ma nic lepszego niż te szpony albo tamte ostrze. Ale tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu wybrałem szpony, mają bo one mają właśnie bardzo okrwawienie. Przez co łatwiej będzie nam ich wszystkich pokonać. Rozkrwawiamy je. Innych rzeczy nas nie potrzebuje, bo tego tutaj rycerza szpona
jakiegoś zarzponę. Chcę, że naczynia pokonam bez najmniejszych problemów. Proszę, widzicie? Potęgę rozkrwawiania oponenta po prostu. Zacząłem też rozumieć, czemu wszyscy tak lubią grać pod mistycyzm. Nawet nie będąc jakby magami smoków, czy krwi, czy czegokolwiek. To tak, krwawienie widać, że jest dosyć mocne, nawet za mocne, jakbym powiedział momentami. Jak tak teraz patrzę na to? Ale nie, żebym narzekał, i tak nie gram PvP. Chociaż kto wie, może jakąś miniserię albo jakieś streamy z PvP też sobie kiedyś zarzucę. Zależy od tego, tylko na jakim poziomie powinienem mieć postać i tak dalej. Tak, kto wie. Na razie jednak skupmy się na tym, co najistotniejsze, czyli na pokonaniu tego kogoś. Aha, nawet go nie trafiłem. Świetnie. Po prostu świetnie. Oj, płomień zszedł. Trzeba go odnowić. Może być problematycznie, delikatnie mówiąc. Dam radę, dobra. Okej. Okay. Czy one mają lepsze... lepsze... interruption niż wszystkie inne moje bronie? Ciekawe. Ciekawe, dobra, okazja. No, przepraszam, ja bardzo, on zrobił atak w dół, czemu? Zdążył szybciej zacząć dźgać niż... Ach, nieważne, nie, nie. Wiecie co, spotkamy się, jak ja już ubiję. Chociaż dwóch. Okej, okay. Mówiłem, że spotkamy się, jak pokonam dwóch, ale... pokonałem jednego i tego to dodatek tego największego dziada, najwredniejszego, więc... no, już się widzimy. I tak... na ciebie jeszcze mogę użyć szponów, ale na ostatniego będę używał już potem ostrzy, bo... jak mówiłem, po prostu preferuję te ostrza. Szpony są może potężniejsze z jakiegoś powodu dziwnego, którego nie potrafię pojąć. Ale tak, ale tamte ostrza mają dużo lepszy wygląd, klimat i tak dalej. Przynajmniej do tego wszystkiego, co ja tutaj chcę. Okej, oczywiście szpony też świetnie wyglądają, świetnie działają, jak się przekonaliśmy. I tak dalej, ale dobra. Nie będę tutaj może robił wielkiego wywodu na temat szponów, a innych rzeczy. Ale jakoś tak do tego wyglądu bardziej pasują te ostrza. Tak czy inaczej... O, teraz uważam, że też jakieś tam runy dostajemy niewielkie. A więc tak czy inaczej robimy to wszystko. Myślę, w ogóle fajnie wygląda to w przypadku tych wszystkich buffów, akurat ten jeden. Bo z nieba ta błyskawica strzela i na nasze ostrza nachodzi. A teraz popatrzcie na jedną rzecz. Końcówka jest metalowa. A właśnie, można powiedzieć, że to od końcówki idzie. Fajnie można powiedzieć, że po prostu łapiemy tą końcówką, przez trzon się rozchodzi potem na nasze ostrze. No tak, zapomniałem, że moje ataki nie robią na nim żadnego wrażenia, on może nas po prostu zestanokować wszystkim, nieważne jaką zbroję nosimy, więc... muszę być bardzo ostrożny. No! Nie wierzę. Jeśli ja tutaj zginę teraz, to się wkurzę, delikatnie mówiąc. I właśnie też nie wiem, czy wspominałem, ale przerzuciłem się z pieczęci bestii na pieczęć podstawową palców. I dosyć, ponieważ po prostu okazuje się, że tam o parę punktów lepiej wychodzi. No nie! Nie! To są jakieś żarty. No teraz serio, jak już wszystkich pokonam, to się dopiero zobaczymy, bo mam tego dosyć, delikatnie mówiąc. No dobra, wiecie co, poddałem się. Zamiast się męczyć tam, może po prostu rozwijmy trochę postać tutaj. Mamy no dwa poziomy. Dobra, jeden niech będzie w wytrzymałość, drugi... dobre pytanie, w sumie w co? Umusiły dojść tej osiemnastki. Dużo nie pomoże ze wszystkim, ale kto wie, może kiedyś to będzie potrzebne. Albo zręczność. Dobra, wiecie co, nie. Nie. Oba pójdą w wytrzymałość. Chcę mieć po prostu spokój z tym wszystkim i tak... jesteśmy znowu, jak widzicie, w... Dylicy, w tych grubowych równinach, jakoś tak, i jedziemy na chwilę do lasu, ponieważ... dowiedziałem się niestety przez spoilera, ale z drugiej strony, nawet cieszę się, że tego dowiedziałem, że jest tu gdzieś, najprościej mówiąc... O, myślałem, że to jakaś fajna znaczka, ale jednak niestety nie. Ale tak. Ktoś... czy coś, jak to tak zwał, a la NPC. Do pokonania którego dostaniemy ciekawą broń. I... wiem, co to za broń z nazwy. Albo tak się z nazwy, nic więcej. Okej, okay. Logur, szpon bestii, oto i on. Oto i nasz szpon. Tak.
Jeśli mamy walczyć z nim, nie wydaje się, żeby miał za dużo pancerza, więc weźmy sobie to. I zacznijmy walkę. Ojeju. 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 Szybki jesteś, dziadzie. Ale okej. Niewystarczająco szybki, żeby mnie wyeliminować całkowicie. Co mi cieszy. Ale wow. Też masz butelki, dobrze? Szkoda tego, że wszystkie rzeczy, nieważne co robię, zawsze mnie po prostu są w stanie stanować. I to ciekawa sprawa, bo nieważne jaką zbroję ubiorę. Zauważmy, że wszystko mi zawsze właśnie stan lokuje, delikatnie mówiąc. Dobra, zobaczymy jak sobie z tym poradzisz. Szponie, bestii. Ale nie wiem, czy chciał wypić, ale już nie miał, czy miał jeszcze, ale nie zdążył wypić. Nieistotne teraz. To, co jest jednak istotniejsze, to to, że jako, że ma, wydaje mi się, dosyć dużo życia, może czarny płomień będzie tutaj dobrym wyborem. I pomijając kwestię taką oczywistą, że szybko się kończy, wydaje mi się, że tak. Czarnym płomieniem może byłbym w stanie coś tutaj zdziałać nawet bardziej. Oczywiście, żeby się mnie ubić, bo jakby inaczej. Ale tak, widzicie, jest tutaj ktoś taki. I pytanie teraz tylko... To jest nie tak. Co robię źle? Czy tak ginę dzisiaj? Nie ukrywam też możliwe rzeczy z kwestii tego, że nie jestem taki rozgrzany jak byłem, jeśli chodzi o Elden Ringa wtedy, kiedy gram codziennie. Bo no, była dosyć długa przerwa między poprzednimi odcinkami, a tym. I dla mnie długa, no wiadomo, tam kilka dni nie byłem. Nadal. Przez te kilka dni moje umiejętności mogły się trochę stępić. Więc dobra. Nie odpuszczę mu. Po prostu muszę go ubić. Zobaczymy jeszcze błyskawicę w takim wypadku. I tak. Nie działałem najgorzej. To jest jedna rzecz, a druga chyba warto by było, żebym chodził jednak i walczył, jak to się nazywa, jednym ostrzem tym tylnym, a nie dwoma. Bo z tego co widzę... Okej. Mój set pojedynczego ostrza jest też nie najgorszy. Co już wiedziałem wcześniej. Zginęłem. Niestety tym razem dało mi się w serii pocisków, ale to, znaczy pocisków ataków. Ale tak, nie dosyć, że jest w miarę okej, to jeszcze bym mógł w ten sposób wyciągnąć tarczę, żeby móc się blokować przed niektórymi jego ciosami. Więc tak, będę musiał spróbować tego. To mam tak porządnie od początku. Tak, jedno ostrze, tarcza i pytanie tylko, co będę robił, jeśli chodzi o wzmocnienie tego ostrza. Wezmę ogień krwawiący, czy błyskawice? Chyba błyskawice, szczerze mówiąc. Bo jednak wydają się najbardziej takie neutralne. Bo tak. Jeśli chodzi o krwawy płomień, nie jest głównie, żeby rozkrwawiać. Co może być dobrym ogólnie strategiem, ale nie jestem pewien. Czarny płomień za krótko trwa. Błyskawica tak naprawdę jest tutaj jedynym właśnie tym wzmocnieniem, który jest stricte pod to, żeby zdawać obrażenia. A dając mi 110 elektrycznych obrażeń, wydaje mi się, że nie jest najgorzej z tym. Ja tylko teraz gdzie jest ten oponent, bo... Mówić szczery, nie widzę go. Jest pełno zwierzyny, takiej mniejszej, większej, ale... No nie ma tego, na którego poszukuję, więc... Zmarnuję pewnie trochę energii, ale trudno się... Przynajmniej... Trochę mięsa, trochę kości, innych takich rzeczy. Ale fajny jest atak, czyli jest szarży, zobacz. No tak szarżyłem przez chwilę, potem taki cios z obrotu. O, jest! Jest, nasz oponent. Dobra. Pokaż na to, ci stać. Stać ci na to, żeby mnie ubić od razu w całej serii ataków. Ale ciężko to będzie. Jak tak patrzę przez tę serię ataków, bo on może atakować tak długo, bez przerwy, to ciężko będzie. I to może wprost, po prostu nie wiem. Nie wiem. Jak przytrzymać tę serię? Okej, pokaż jeszcze raz, na co cię stać. Może jakimś cudem tym razem to... ugram. Okej, jak skacze, to to jest ostatni cios z jego serii. Warto wiedzieć. Teraz trzeba się trochę podleczyć. Nie dać trafić, mówiłem podleczyć. Jełopie.
potem jak robi ten wyskok, można dwa ciosy na spokojnie zrobić. Albo tak po prostu próbować go wychwytywać na cieście, jak się da. Też działa, z tego co widzę. Gorzej tylko, że podobnie jak wszystko i wszyscy, strasznie dużo obrażenia nam bije. Ale spokojnie. No tego będę w stanie jakoś może sobie jeszcze poradzić z nim. Jak mówię, czuję, że DLC jest wyzwaniem, ale jesteśmy odpowiednio przygotowani na niego. Definitywnie. Nie wiem, czemu ludzie mówią, że najpierw przejść całą grę, potem dopiero zajmie się DLC-kiem. Dosłownie, takie opinie słyszę od wszystkich, więc... Więc nie wiem czemu. Nie wiem czemu, naprawdę. Jeśli ktoś jest w stanie powiedzieć, dlaczego wszyscy mówią, najpierw ubij finalnego bossa, a potem dopiero tu przychodź, to byłbym wdzięczny. Przecież jak pokonam już ostatniego bossa, to tutaj... To wszystko nie będzie się wydawało żadnym chyba wyzwaniem już. Tak. Krwawy płomień jeszcze przetestujemy. Może być lepszy jednak, a może nie. Zresztą zobaczymy, jeśli wejdzie krwawienie. A póki co, nie pozostało nam nic innego niż walczyć z dziadem. No, okej. I... śmierć oczywiście. Nie. Nie, jeśli tutaj tak jest, ja nie wiem, co jest, tak? Ze mną dzisiaj. Może odcinek będzie taki dosłownie o niczym, bo nic się nie uda. Jakby nie mam nic przeciwko temu, jeśli tak wyjdzie. Ale zanim skończymy wszystko tak totalnie, chcę sprawdzić jedną rzecz. Czy można to? Można, dobrze. Bo chcę sprawdzić jedną jakby totalną pierdołę, można powiedzieć, jeśli chodzi o to ostrze. I tak, jak widzicie, ustawiłem je tutaj teraz na święte, bo chcę sprawdzić, czy z tym ostrzem na świętym poradzę sobie z jednym oponentem. A, tylko daj mi coś, to jeszcze ten berb. Taka troska. Na początku mogłem na nie narzekać, ale teraz zobaczcie, jak pięknie można je unicestwiać sobie tym. No i nawet dużo z nich wypada. Tego nie pamiętam. A tak czy inaczej, czysta... Ta jakby mała kapliczka, w której będziemy walczyć z jakby duchowym rycerzem, który ma kuszę wieloszczałową. I z tego też powodu chciałbym po prostu tutaj szybko podjechać i zobaczyć co i jak. Jeśli się nie uda, to trudno. Tak czy inaczej będę robił jedną próbę. I... coś jeszcze mam w sumie do dodania w tej kwestii? Chyba nie. Więc tak. Mamy teraz ostrze święte pokryte świętością. I zobacz, jak tu wyjdzie. Okej, okay. Nadal bijesz całkiem sporo. Ale my też nie najgorzej bijemy tobie. Wypiję miksturkę, czemu nie? I tak. Okej, okay. Jak jest w trakcie swojej serii ataków, nie będę w stanie z tego co widzę go wytrącić. Ale jak nie jest w serii, to czasami się udaje. Ciekawe. Ono za to oczywiście by nas bardzo łatwo wytrącał. Ale co, tego nawet nie mam wątpliwości. W końcu noszę szatę, a nie jakąś cięższą zbroję. I tak, muszę ostrożnie patrzeć na mój pasek energii. Żeby mieć zawsze energię na ewentualną ucieczkę. A nie tak jak zazwyczaj, że nie patrzę na nic i potem płaczę. I teraz tak, modlitwa znowu. Okej, nie wyciągasz miecza. Dobra, wyciągasz. Dobra, to pokaż co potrafisz. No nogą powinien czekać na to, gdyż jestem bardziej ranny niż po jednym jego czasie, zanim będę pił butelkę. Ale trudno się mówi. Okej, chyba zginę. Chyba nie uda mi się. Chociaż i tak jestem zadowolony z tego, jak ta walka przebiega. Na tę chwilę. No niestety, padł. Okej. Wniosek? Brakuje trochę damage'a. Nie dużo, ale trochę brakuje. Trochę brakuje. Co tym idzie? Prawdopodobnie
bym trochę polepszył tę bronię, albo zmienił ją znowu na normalną, może bym dał radę. Ale nie będę już tutaj szedł zgodnie z obietnicą, zamiast tego po prostu... Właśnie zamiast tego po prostu gdzieś pójdziemy jeszcze na nowe miejsce. Pewnie tu bym jakieś oznaczenie, więc żeby po prostu nie było wątpliwości, problemów i tak dalej, to tam pojedziemy w ten sposób. Jak tam dojdziemy, to będę się kończyć odcinka, bo już za dużo czasu zmarnowałem na porażki, ale spokojnie. Na razie to jeszcze nie jest taki poziom załamania, tym już ciągle przegrywam, już ciągle mi się nie udaje, jak to było z innymi seriami, w których dosłownie musiałem zwrócić robienie odcinków, bo miałem dosyć robienia odcinków z tego, jak pokazuję, że przegrywam non-stop. Więc tak. Jedźmy po prostu przed się, tę drogę zwiedzimy sobie. Będzie dobrze. Teraz tak, to są tu głównie żołnierze Mesmera, więc nie ma tragedii i... Zgrabna włócznia? Okej, okay, jakąś włócznię znalazłem, się tam jakaś typowa znajdźka, tutaj jednak nie. Ciemno tutaj strasznie i zapomniałem znowu o kupieniu lampy. Tylko nie powiem, z odcinkami ją na pewno zakupię. Spokojnie, naprawdę. Będę ją miał. Nagrobna konwalia 6. Dobra. Chyba na przykład konwalię typu 6 miałem, czy nie? A nie wiem, co są jakieś typowe materiały, więc musimy przyjmować. Są to takie dziwne rzeczy. Ubijanie ich nie wiem, czy ma jakikolwiek sens, więc na razie ich zostawię. Gdzieś tam to jest chyba. My arms, my legs, each lies a bloody ruin. Bale, vile Bale. Oh, terror incarnate. I co to się dzieje? There is life in me yet. I will soon feast upon your heart. Mark my words, you too shall know fear. Aha. Nie wiem, co tu się stało. Nie wiem, czy też mi się to podoba. Chciałbym jakoś temu gościowi mieć pomóc, ale nie umiem. Więc tak. Po prostu jedźmy przed siebie i zobaczmy, co tu się będzie działo. To miejsce, którego chciałem dojść, to jest dosłownie. Latyczny cmentarnego ptaka. Okej. Okay. Czyli to jest dosłownie jakieś takie tylko coś takiego. Okej. Okay. No ale widzę, że jest tutaj tego dużo więcej. Więc tak, cokolwiek się tutaj skrywa, będziemy to już wyznać w następnym epizodzie. A póki co jeszcze tylko zrobimy dwie rzeczy takie główne, które chcę zobaczyć i zrobić. Pierwszą z nich będzie naprawa tych ostrzy, żeby były znowu pod zręczność 100%. A drugą chcę zobaczyć tą zgrabną włócznię, bo cokolwiek to jest z takiego, powiedzmy, tu widzenia rozgrywkowego teraz. Za włócznię, to może być ciekawa, bo przynajmniej tak nazwa sugeruje i grabna włócznia wymaga... jeszcze 6 zręczności. Ojeju, wow! Czyżbym znalazł nową ulubioną broń? Nie no, silne ataki ma takie typowe, ale... szybkie ataki. Ojeju, jakie to świetne!
Zobaczymy, czy jeszcze coś więcej powie, bo dialogi się trochę zmieniły. Ale cóż, chyba ulepszę sobie tą włócznię 12 i zdobędę ten jeden punkt z życia, bo chcę ją zobaczyć. No, mówi jakieś inne rzeczy. Bardzo szkoda mi gościa. No, ale dobra. Jak mówię, na tym kończymy. Ja zdobędę dobry koniec runy. Na jeden poziom. Wiem, że nie powinienem, ale tak. I pobawimy się jeszcze raz tymi ostrzami, może tą zgrabną włócznią, może jakimiś innymi rzeczami w kolejnym epizodzie. A na ten moment to tyle, więc dzięki wam bardzo za uwagę. No i trzymajcie się, hej hej. I tak, żeby nie było włócznie, to już będzie na plus 12. No to hej.